Stany Zjednoczone, ostatnie stanowisko służb Stanów Zjednoczonych, które jednoznacznie mówi, że wśród uchodźców będą również przedstawiciele państwa islamskiego. Ba, sprzed 6 dni niemiecki urząd mówi dokładnie to samo, że niemalże na pewno wśród tych uchodźców będą przedstawiciele i też będą rekrutowani przedstawiciele państwa islamskiego. Ba, pani premier, powiem pani więcej. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, powiedział, że nie przyjmie żadnych uchodźców. I najciekawsze jest jego uzasadnienie. Otóż powiedział, że nie przyjmie ich dlatego, że jego służby nie będą w stanie oddzielić osób potrzebujących od terrorystów. To w związku z powyższym chciałbym zadać pani premier pytanie. Pani nam obiecuje, że pani będzie w stanie przypilnować 12 tysięcy uchodźców. Jak pani nie potrafiła przypilnować dwóch kelnerów,